Tygrysek lubi maj. Za ciepło i słońce, za kolorowe motyle wśród kwiatów tańczące. Uwielbia zapach łąk i krzewów kwitnących. Szum leniwych strumyków w blasku promieni błyszczących. W maju świętuje więc natura. Lecz w maju też mamy święto tych, które najbardziej pod słońcem kochamy. 26 maja to data tego święta, a każde dziecko dokładnie tę datę pamięta. Dzień Matki tego dnia świętują wszystkie mamy, a dzieci prześcigają się w pomysłach z prezentami. Tygrysek o swej mamie jak zawsze pamięta, bo kocha ją ogromnie, nie tylko od święta. W tym roku zaplanował pojechać do mamy. Już plecak wyładował super podarkami. Wszystkie sam przygotował z myślą o mamie tygrysicy. Była to piękna, duża laurka, kwiaty z bibuły w papierowej donicy, bransoletka spleciona z wysuszonej trawy, a do tego z kamyczków piękny portret mamy. Tygrysek zabrał również paczkę chrupek ukochanych. By i z nich przygotować specjalną niespodziankę dla mamy. To była całkiem długa droga, więc o świcie wyruszył. Wiodła aż do dżungli z naszej leśnej głuszy. Dotarł na miejsce o czasie. Szczęśliwy wpadł w objęcia mamy. Długo się nie widzieli, więc bez końca się przytulali. Następnego dnia rano, dokładnie w dzień mamy, tygrysek wstał o świcie, bardzo podekscytowany. Wyjął ozdobny talerz, by zrobić śniadanie z owocami, ułożył je w kształt serca, a serce dokoła ozdobił chrupkami. Wyszło nader przepięknie. Aż została chrupek odrobina, ułożył napis: kocham cię, mamo. I ta deklaracja dopełniła dzieła. Mama tygryska, gdy tylko wstała i co przygotował synek zobaczyła, nie kryła łez wzruszenia. Z zaskoczenia aż za nie mówiła. Śniadanie było przepyszne, a napis urokliwy. Chrupki jako literki świetnie się sprawdziły. W połączeniu z owocami stanowiły ciekawą kombinację, a tak kolorowe śniadanie było przepiękną atrakcją. Bo wiadomo, że chrupki tygryski to nie tylko przysmak dzieciaków. Mamy także się lubują w ich kolorach, zapachach i smaku. Mama tygryska doceniła wszystkie starania swego kochanego syna. A z każdego ręcznie zrobionego podarku niezwykle się ucieszyła. Bo pamiętajcie, kochani, nic tak nie cieszy mamy, jak podarunki zrobione z sercem, własnymi rękami albo łapkami. Brrr. A wszystkim mamom na świecie w imieniu dzieci życzę, by nawet na chwilę o tym nie zapominały, jakie są cudowne, piękne, mądre i wspaniałe, jak je podziwiamy i jak bardzo kochamy.